Dobry wieczór Państwu, Marzena Słupkowska. Jutro chwilę ze słońcem na zachodzie zapewni wyż, a pozostała część kraju pozostanie w zasięgu niżu z frontem ciepłym. W nocy w regionach zachodnich zanikający deszcz, natomiast w innych jeszcze popada. Od centrum po Górny Śląsk i Małopolskę, gdzie niegdzie spadnie 20 litrów wody na metr kwadratowy. Początkowo możliwe burze. Na północy będą tworzyć się mgły. I od 12 stopni na Pomorzu Zachodnim i w rejonach podgórskich do 17-18 na wschodzie. W poniedziałek słońce pokaże się głównie na zachodzie, chociaż i tam miejscami może słabo popadać. Na pozostałym obszarze deszcz i przejdą burze, podczas których może spaść do 30-40 litrów wody na metr kwadratowy. Niewykluczony grad, a porywy wiatru mogą dochodzić do 80 km na godzinę. I od 18-21 stopni podczas większych opadów do 25-26 na krańcach północno-wschodnich i ziemi lubuskiej. Ciśnienie powoli będzie rosło. We wtorek poprawę pogody na zachodzie zapewni wyż. W pozostałej części kraju miejscami popada i jeszcze gdzieniegdzie możliwe burze. Najchłodniej nad morzem i na Suwalszczyźnie 18-20 stopni. W środę w wielu miejscach deszcz, ale raczej słaby. Mocniejszy na południu, na Pomorzu może zagrzmieć. Ponownie cieplej do 26 stopni na północy. W czwartek lokalnie popada, a na wschodzie i południu również burze. W piątek jeszcze cieplej, od 24 do 26-27 stopni na zachodzie możliwe przelotne opady i burze, niektóre gwałtowne. W sobotę przelotne opady i burze z ulewami i silnym wiatrem. Na zachodzie zrobi się upalnie do 30 stopni. W niedzielę parno, duszno, dopiero koniec miesiąca będzie chłodniejszy. Życzę Państwu spokojnego wieczoru. Do zobaczenia.